Ho troppo troppo. I co możemy powiedzieć o tym? Oto potwory. Takim oto autem jechałam daty 9 kwietnia 2015 roku. Kiedy to mnie... No cóż, też byłam kiedyś. 2015? Tak. A co? Po co pani tym samochodem jechała? Bo mnie wieźli. A, to ja wiem, że wieźli. Wieźli. No nie, Monika, widziałaś moje zdjęcie. No właśnie. Ale policja już. No, już mnie wieźli dawno. Muszą kogoś wozić, ładna dziewczyna to nie jedzie. A co? Do której jesteście? No i co tam słychać? Ej, proszę pani, stoję, bo moja koleżanka umówiła się tutaj ze mną. Wie pani, ja tu mogę wyrosnąć jeszcze raz. No właśnie. Wyrosnąć, zanim ona przyjdzie. Zabić się można. Przecież nie będę tam w środku siedziała. No właśnie. Gdzie? W tym środku tutaj? Tak. W biurze? Aha, aha. No mogłabym tam usiąść na tym filmie, ale co to? Można usiąść. Tak, ale nie chcę. Czekam tu na nią. Do diabła zawracają do głowy. Potwory straszą. Proszę? Potwory straszą. Wszystko na jedno kopyto, do jednego worka i na księżyc. Właśnie. Czym się różni policja od milicji? To pole i to pole. Jaka to różnica? A to są potwory. No ale czego jeden na drugiego pluje, a wszyscy jednakowi? No przecież nie ma różnicy. No nie wiem. No przecież to jest Polak i Chińczyk. Polak i Polak, więc skoro Polak i Polak, to znaczy, że tacy sami. Głupota. Człowiek jak jest człowiekiem, to jest, a jak jest gównym, to jest gównym. No i cześć. Czy to będzie policjant, czy milicjant, czy ksiądz, czy... Ja właśnie chodzę do szkoły do księży. Chodzi pani? Do księży, do szkoły. A czego pani tak się na mnie już zawzięła? Ja się nie zawzięłam, ja po prostu pokazuję życie takim, jakim ono jest. Trzeba je ukazać bez cukrzenia i bez słodzenia. No ale muszę pani powiedzieć, żeby ktoś chciał na to spojrzeć. Patrzą na to. Mam widzów. I proszę pani, pozdrawiam wszystkich widzów. Żaden rezultat, żebyś się nie wiem co zrobił, to i tak gówno z tego będzie. No właśnie, no. Dobra, ja już idę, pozdrawiam. No, dziękuję bardzo.